Dzień dobry Państwu, nazywam się Masza Makarowa. Jest mi miło przywitać Państwa na stronie Muzeum Getta Warszawskiego. W listopadzie rozpoczęły się prace budowlane na terenie dawnego szpitala dziecięcego imienia Bersonów i Baumanów pomiędzy ulicami Śliską a Sienną w Warszawie. W Warszawie na ulicach dawnej żydowskiej dzielnicy jest mało budynków, które przetrwały II wojnę światową, tak zwanych ostańców, a ich przyszłość jest co najmniej niepewna. Dlatego też prace, które są prowadzone na terenie dawnego szpitala, wzbudziły dużo pytań, dużo emocji i my w Muzeum Getta Warszawskiego postanowiliśmy na te pytania odpowiedzieć. Dlatego dzisiaj rozmawiamy z autorem projektu Muzeum Getta Warszawskiego, historykiem sztuki i architektem, panem doktorem Jerzym Wowczakiem. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jest pan autorem projektu Muzeum Getta Warszawskiego, tego projektu, który teraz zaczyna być realizowany w Warszawie. Czy ten projekt od razu się wyklarował, czy były też jakieś wersje poprzedzające ten projekt, który teraz się realizuje, który teraz powstaje? Zanim odpowiem na pytanie, wyjaśnię tylko, że historyk sztuki to jest mój zawód ulubiony. Doktorat zrobiłem na Uniwersytecie Jagiellońskim z historii sztuki, z tematu architektury XIX-wiecznej. A tak naprawdę jestem architektem i to jest ten zawód, który uprawiam. Czy projekt od razu się wykluł? Takie jest pytanie. Oczywiście nie. Projekt to jest proces, który trwa i on był poprzedzony kilkoma fazami. Fazami wstępnymi, badawczymi. Były opracowania przygotowane na etapie przygotowania przetargu na dokumentację projektową. To są opracowania, z których do dzisiaj korzystamy i które były opiniowane przez służby konserwatorskie. To był projekt badań architektonicznych, same badania architektoniczne, badania konserwatorskie, elewacji, szereg opracowań historycznych, które pozwoliły nam wejść w ten temat już zaopatrzonych w pewną wiedzę, wiedzę historyczną i wiedzę techniczną na temat chociażby kondycji tych istniejących budynków. No właśnie, w jakiej kondycji technicznej znajdują się te budynki? Ja oceniam tę kondycję jako niezłą, jako może nawet i dobrą, ponieważ jeżeli chodzi o sprawy konstrukcyjne, to tam niczego groźnego nie dostrzegaliśmy. Jeżeli chodzi o sprawy elewacji, sprawy zagrzybienia, to już jest gorzej. Czyli te powłoki zewnętrzne budynku wymagają interwencji, to już nagłej. No najgorzej jest z zawilgoceniem i z tymi sprawami, które wiążą się z mykologią generalnie, z grzybami. Jakie były zalecenia konserwatorskie, które dotyczyły przebudowy budynku szpitala Bersonów i Baumanów, szczególnie biorąc pod uwagę to, że ten budynek no, zupełnie zmienia swoją funkcję. Był szpitalem, a teraz będzie Muzeum Getta Warszawskiego. Konserwator w oparciu o tę dokumentację wstępną, o których wcześniej powiedziałem, wydał taką opinię konserwatorską, w której podnosi, że najważniejsze dla niego jest zachowanie autentycznej przedwojennej substancji. I jednocześnie wiedząc o tym, że cel przeznaczenia ostateczne nie będzie historyczne, to już nie może być po prostu obiekt służby zdrowia, szpital, tylko muzeum, godził się na zmiany funkcjonalne i taką najbardziej problematyczną, widoczną z zewnątrz zmianą są zmiany wynikające z konieczności wybudowania dwóch pionów ewakuacyjnych, czyli klatek schodowych. I na to konserwator wyraził zgodę na taką przebudowę. Po co są potrzebne te klatki, skoro już klatki były w dawnym szpitalu? Widzieliśmy to na starych zdjęciach, widzieliśmy to do listopada 2023 roku. One były, z tym, że one są z punktu widzenia konserwatorskiego ahistoryczne. One były dostawione w 80-tych latach, można powiedzieć, że są współczesne. To też nam daje pewną wskazówkę, że ten obiekt zabytkowy historyczny nie mógł pełnić swojej funkcji po II wojnie światowej, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. No po prostu potrzebne są dwie drogi ewakuacyjne, a istniejąca klatka schodowa nie spełniała żadnych norm, prawda? Nie była wydzielona, nie spełniała norm bezpieczeństwa. No więc te dwie klatki schodowe są niezbędne, żeby obiekt był bezpieczny. Te, które były postawione w latach 80. w dalszym ciągu nie były satysfakcjonujące ze względu na ich charakter, chociażby architektoniczny. One nie licowały z rangą tego budynku, więc stąd decyzja, z którą się zgadza konserwator, że należy je wyburzyć.
nowe piony ewakuacyjne jednocześnie wspomagają rozwiązania techniczne przy tym budynku. Obiekt muzealny wymaga toalet, wymaga wind przede wszystkim pionów komunikacyjnych. To wszystko musiało znaleźć swoje miejsce, więc mieliśmy do wyboru albo dziurawić, mówiąc, trywializując sprawę, istniejącą substancję autentyczną, zabytkową, albo przebudować czy wymienić te nieatrakcyjne w gruncie rzeczy ze względów architektonicznych dobudówki, które były z lat 80. Część komentarzy, które dostawaliśmy, była poświęcona jeszcze jednej dobudówce po stronie zachodniej budynku Szpitala Bersonów i Baumanów, która jest uznawana za część projektu Henryka Stiefelmanna z drugiej połowy lat 20. Czy rzeczywiście tak jest? Tak, to jest na pewno autentyczna część. Badania architektoniczne wykonane na wstępnej fazie projektu potwierdzały, że to jest część i takie jest datowanie. Taka jest stratygrafia tych murów. To są części budynku z tego okresu przebudowy pod 1924 rokiem, przed 1930. I ta dobudówka jest autentyczna. Tak jak cały obiekt. Obiekt w okresie, kiedy pełnił funkcje szpitalne, no to pełnił tą funkcję po tej przebudowie. Po II wojnie światowej tam był epizod, kiedy on był obiektem adaptowany na potrzeby administracyjne, biurowe, później znowuż była funkcja szpitalna. Także ten budynek był wielokrotnie przebudowywany, więc tam również w tej przybudówce były zmiany, były wybijane w innym miejscu otwory, były w elewacji tej przybudówki dostawiana, były schody z tego, co pamiętam. No, była też jeszcze jedna mała dobudóweczka, jakiś wiatrołap. To była część mocno przekształcona. Zastanówmy się, co jest największą wartością tego historycznego budynku. No, oprócz tego, co się wiąże z emocjami, z pamięcią, z losami obiektu i ludźmi, którzy tam przebywali, no jego wyraz architektoniczny, a najcenniejszym elementem tego wyrazu architektonicznego jest elewacja frontowa. Również wnętrze związane z tą reprezentacyjną klatką schodową. Równie cenna jest elewacja ogrodowa, bo to są partie, które były komponowane przez dobrego architekta. I teraz zeszpecenie znowuż tej bryły kolejną dobudówką klatki schodowej odstawionej od tego aneksu po zachodniej stronie byłoby rozwiązaniem wadliwym, niezrozumiałym, nieczytelnym. Nie ma innego miejsca, poprawnego miejsca, moim, ale też zdaniem autorów wstępnej koncepcji, nie ma lepszego miejsca niż w miejsce tej dobudówki. Taką decyzję należało podjąć. Jeżeli obiekt miał służyć tej funkcji, to należało tą klatkę schodową symetryczną względem wschodniej dostawić. Trzeba było budynek ująć w ramę dwóch dostawionych pylonów. No właśnie o tę ramę też chciałam zapytać. Na wizualizacji widać, że te dostawione klatki schodowe różnią się kolorem od reszty budynku. Czy to nie jest zbyt duża ingerencja w bryłę historyczną? Nie, nie. To też się rodziło w dyskusjach i ewaluowało. W pierwszej wersji rysowaliśmy te pylony, tak to nazwijmy, wtopione w charakter. Zresztą ta wschodnia, lewa dobudówka, która była w latach 80., architekt, nasz poprzednik, również tym trybem podszedł. I zobaczmy, co się stało. Ona się tak upodobniła do obiektu autentycznego, zabytkowego, że w odczuciu społecznym nie było oczywiste, czy ona jest dla historyków sztuki, dla profesjonalistów. To było jasne, że ta dobudówka to jest trend późniejszy. Chcieliśmy uniknąć tego rodzaju myślenia, chcieliśmy nie falsyfikować, chcieliśmy pokazać, zostawić architekturę współczesną w charakterze współczesnym. No i teraz, czy te ramy są zbyt kontrastujące, bo chyba o to tak sobie trzeba postawić pytanie. W moim odczuciu nie, bo dlatego, że my jeszcze nie widzimy całości. Tutaj mamy do czynienia z zespołem obiektów. Projektowaliśmy Muzeum Getta Warszawskiego jako zespół czterech budynków, dwa zabytkowe, dwa nowe, dostawione. I w tych nowych dwóch budynkach używamy jako materiału elewacyjnego właśnie surowy beton. Więc jeżeli już mielibyśmy używać współczesny materiał, to należało użyć tego samego, co na sąsiednich, przyległych, no, w niedalekiej odległości w obiektach.
Myślę, że to scali kompozycyjnie i architektonicznie i krajobrazowo całą tą przestrzeń. Mówił Pan o dostawionych klatkach schodowych, natomiast wewnątrz dawnego szpitala Brysonów i Baumanów jest jeszcze jedna klatka schodowa, zaprojektowana przez Henryka Stiefelmana. Oczywiście pojawiają się pytania, czy ta klatka schodowa przepiękna w ogóle zostanie w budynku i w jaki sposób będzie wykorzystywana. Tak, to zgodnie wszyscy, którzy badali ten obiekt, historycy i badacze architektury, określili jako najbardziej wartościowy element. Dużo wysiłku włożyliśmy w to, żeby tą klatkę zachować i żeby ją również udostępnić. To znaczy, to jest element, który będzie służył zwiedzającym, ale tylko służył do poruszania się pomiędzy kondygnacjami, ale nie może służyć ewakuacji, bo nie spełnia tych warunków, o których powiedziałem. Ale zdjęcia na niej można będzie robić. Tak, tak, oczywiście. To jest w ogóle bardzo, bardzo piękna konstrukcja klatki schodowej. Ja myślę, że te osoby, które brały udział w zwiedzaniach szpitala, pamiętają tę klatkę schodową, bo rzeczywiście jest robiące ogromne wrażenie. Chciałabym zapytać jeszcze o to, co historycznego zostało wewnątrz budynków, w gmachu głównym szpitala oraz w budynku tak zwanego laboratorium. Czy są tam jakieś elementy, które pamiętają czasy getta i co też pan zespół, który tworzył projekt Muzeum Getta Warszawskiego, zamierza z tym zrobić? No tak jak powiedziałem, niewiele tych elementów jest autentycznych, bo obiekt był dwukrotnie, można powiedzieć, modyfikowany, przerabiany. No na pewno lastrikowa klatka schodowa i te posadzki w tej otwartej przestrzeni klatki schodowej są autentyczne. Balustrada tej klatki, pochwyt. Są dwa okna, które jeszcze pamiętają. Cała stolarka jest wymieniona, jest późniejsza, ale są dwa okna piwniczne, które są autentyczne, jeszcze nawet chyba z pierwszej fazy, sprzed roku 1924 mamy takie wskazania, więc to też zostawiamy i konserwujemy. W budynku laboratorium również klatka sodowa istniejąca. Tam są autentyczne płytki posadzkowe, ceramiczne. Będziemy je chcieli zachować, taki jest zamiar. Uzupełniamy to wszystko na wzór historycznych. Pochwyt istniejąca w odlewie żeliwnym, balustrada, to wszystko jest do zachowania. Czy jest coś, co Państwo będziecie odtwarzać w tym budynku? Tak, tak. No, przy elewacji wracamy do kostiumu, można powiedzieć do detali, które były historyczne. Tam jest cały program prac konserwatorskich związanych z przywróceniem świetności tym detalom budynku głównego. Pokusiliśmy się, i to jest chyba nasz mały sukces, na odtworzenie pozornej kopuły nad główną klatką schodową. Także tak, generalnie całe elewacje są objęte, można powiedzieć, pracami konserwatorskimi. Bo ta kopuła zniknęła w latach po wojnie, prawda? Tak, zaraz po wojnie. Tam dach cały był zmieniany i więźba nie jest autentyczna, jest to normalna, zwykła, tania deskownica, więc zatracona została więźba dachowa, autentyczna, pierwotna. No i siłą rzeczy ten element centralny kopuły też został rozebrany i straciliśmy autentyczny element. A czy wróci napis szpital imienia Brysonów i Baumanów? Tak, oczywiście, to jest ważny element i to jest, będzie przywrócone. Są również obawy i komentarze związane z tarasem leżakowym na trzecim piętrze szpitala. Piękny punkt widokowy, punkt, w którym były zrobione zdjęcia w 1942 roku, kiedy lekarze szpitala pracowali nad badaniami choroby głodowej. Jakie będą losy tego miejsca? Co Państwo planujecie z tym zrobić? Sam taras nie będzie miał już możliwości pełnienia swojej funkcji. Dla programu użytkowego, dla muzeum, byłby zbyt dużym kłopotem. Po prostu jest to element niebezpieczny. W związku z tym już w pierwszej fazie dostaliśmy wytyczną od zespołu przygotowującego wystawę, że trzeba pomyśleć nad zabudową tego tarasu. I zdecydowaliśmy się wykonać tam taką przeszkloną, mocno przeszkloną werandę, ale w taki sposób zaprojektowaliśmy, żeby zachować autentyczną barierkę w pierwszej linii, czyli z zewnątrz patrząc od ulicy Siennej będziemy widzieć, że to był taras historyczny i żeby szkło, które jest elementem, który jest materiałem bardzo widocznym i kontrastującym, żeby zminimalizować ten efekt od zewnątrz, zaprojektowaliśmy jeszcze kryjącą markizę, czyli to będzie taki dialog, że
Z daleka to będzie w dalszym ciągu miało charakter tarasu, dopiero jak się bliżej przyjrzymy, no to będzie widać, że tam jest weranda. Ale nadal można będzie oglądać Warszawę z tego miejsca? Tak, z tym, że to już jest bardziej pytanie dla organizatorów przestrzeni wystawienia, nie dla architekta, ponieważ tam jest projektowanych szereg niespodzianek. Czyli tam będą już wyświetlenia na szkle obrazów. I teraz pytanie, czy to będzie obraz Warszawy przedwojennej, czy z powojennej. To już jest pytanie dla tych, którzy nam te niespodzianki szykują. I pewnie temat dla kolejnej rozmowy Muzeum Getta Warszawskiego. Pojawiają się również takie głosy krytyczne, że budynek dawnego szpitala zamieni się tutaj, cytuję, w wydmuszkę bez oryginalnych elementów. Czy mógłby Pan do tego się odnieść? Nie, absolutnie nie. Są rzeczywiście mocne zmiany, jeżeli chodzi o połączenia pomiędzy pomieszczeniami, ale ściany nośne generalnie są te same. Stropy również zachowaliśmy historyczne. Okazuje się, że one wymagają wzmocnień, a nie wymiany. Także to nie jest tak, że my tracimy substancję historyczną, zabytkową. Wprowadzamy w nie zmiany, ale na przykład podziały historyczne będą czytelne. Jeżeli otwieramy się i robimy przebicia pomiędzy salami ze względu na to, że eksponaty tego wymagają, albo narracja wystawy tego wymaga, to zostawiamy ślady, gdzie jednak te podziały były. W przyszłości, kiedy się zmieni program wystawy albo zmieni się przeznaczenie budynku, zawsze będzie można odtworzyć ściany, które w tej chwili zostały pootwierane czy powyburzane. Już na pierwszych planach dawnego szpitala Bersonów i Baumanów pojawia się ogród dla dzieci. Widzimy drzewa, zieleń na zdjęciach z lat 30. XX wieku. Czytamy o tych drzewach i kwiatach na terenie szpitala również we wspomnieniach osób z tą placówką związanych. Teraz drzewa są wycięte i oczywiście dostawaliśmy również pytanie, czy drzewa, zieleń wrócą na teren przyszłego Muzeum Getta Warszawskiego. Tak, ogród był zawsze związany z tą funkcją i również my nawiązaliśmy do takiego przeznaczenia terenu. Z tym, że no, zieleń sadzona na stropie nigdy nie osiągnie tych... To nie będą takie okazje jak dzisiaj, to nie będą tego rodzaju drzewa. Wróciliśmy do sadu, do idei sadu, bo pierwotnie jak te przekazy, zapiski informują, tam był sad, warzywniak, tam były po prostu drzewa owocowe. Tak, te drzewa owocowe, owoce, warzywa, wszystko było wykorzystywane w szpitalu, jak czytałam. Tak, tam jeszcze, tam z tego, co pamiętam z tych historycznych przekazów, były dwie krowy, które dawały mleko, to było normalne. Krowy wrócą? Nie będziemy aż tak archaizować tej przestrzeni. Nie, to będzie współczesny ogród, który będzie raczej nawiązywał klimatem do sadu. Czy to będzie miejsce otwarte dla mieszkańców? Tak, idea jest taka, żeby udostępnić ten ogród, żeby to była przestrzeń dostępna, publiczna. Tam będą miejsca na organizowanie czasowych wystaw plenerowych. Tak, to będzie zaprojektowany, zielony teren w środku. Co się stało z tymi drzewami, które zostały wycięte teraz w 2020 roku? Nie wszystkie były wycięte. Część jest przesadzonych, część będzie przesadzonych na terenie, przejdzie na stronę frontową. Także to nie tak jest, że wszystkie te, które się kwalifikowały do przesadzeń, zostały przesadzone, czy zostaną przesadzone. Jest Pan autorem rozmaitych projektów, m.in. też projektu Muzeum Warszawy na Starym Mieście, projektów w Krakowie, m.in. w Fabryce Schindlera. Czy projekt Muzeum Getta Warszawskiego, który powstaje w budynku poszpitalnym, jest dla Pana też projektem szczególnym, a być może szczególnie trudnym? Szczególnym na pewno, dlatego że treść, z jaką się trzeba mierzyć, jest istotna i szczególna. To jest Muzeum Getta Warszawskiego. Musimy mieć świadomość, że pamięć o getcie warszawskim to już jest horyzont kilku pokoleń. Więc przechodzimy z fazy pamięci do fazy historii. Ale mimo wszystko emocjonalnie jesteśmy tym mocno zanurzeni.
to pod tym względem jest to szczególne wyzwanie. A jeżeli chodzi o wyzwania techniczne i funkcjonalne, tak, to jest trudny projekt, ale jakbym miał stawiać na szali trudności to, co się wydarzyło w Muzeum Warszawy na Starym Mieście, czy tutaj, to nie jest trudniejszy temat. W obiektach tego typu zawsze musimy dostosowywać przestrzeń do nowej funkcji. Tego nie unikniemy. Trzeba ważyć, jakim kosztem albo jak najlepiej to zrobić. W obiektach mieszkalnych jest jeszcze trudniej, ponieważ piony są ewakuacyjne, czy klatki sodowe użytkowe w obiektach ze sklepieniami. No, zawsze te decyzje są o wiele trudniejsze, żeby znaleźć najwłaściwsze miejsce. A tutaj to rozwiązanie wynikające z tego, że te dwa pylony nam rozwiązują funkcjonalnie, użytkowo i technicznie wiele problemów, to troszkę upraszcza sytuację, więc trudny temat, rzeczywiście trudny, ale jeżeli chodzi o stopień komplikacji, to porównywalny. Dziękuję bardzo za rozmowę.